Hej. Tutaj Adimex. Nie wiem, czy powrócę tak naprawdę na długo, ale wrzucę teraz odcinek. A dzisiaj mam w planach porozwozić paczki. I tak, jakbyście chcieli, jestem na innym koncie. I mam wyciszony ten, mam wyciszony dźwięk, żeby mnie nie było słychać trochę. No więc co, jedziemy po paruszki. Dobrze, skręcamy. Dzisiaj też mam w planach wylecieć do... Nie dzisiaj w planach mam, no tak, porozwozić tak naprawdę paciuszki. Trochę sobie nazbierać na autobus albo tira. No to co, jedziemy. No czasem tutaj lubi być policja, tutaj w Karwice właśnie. Jezus, no ja się zwyczaiłem odjeżdżenia tutaj. Ostatni raz tu jechałem 2 tygodnie temu, bo mnie nie było w domu. Chyba, kurczę, światła trzeba włączyć lepsze, dłuższe. Okej. No i skręcam. W ogóle nie wiem, jak wy też. Kurczę, przejechałem. No nic, trzeba zachnąć. Nie wiem, jak wy macie, ale strasznie mnie denerwują te boty. No, one są takie słabe. W ogóle we wszystkich wjeżdżają. W ogóle też czasem ludzie w maluchach wjeżdżają w ludzi. No, co robisz? Co robisz? No i popatrz się, no. No to czy w ogóle ludzie są, jakby po prostu nie umieli jeździć. Przepisowo też nie jeżdżą. No to rozumiem, trochę rozumiem przekraczać prędkość, bo to tak naprawdę każdy z nas robi, ale no żeby wjeżdżać specjalnie w ludzi, no tak trochę słabo. Dobra, gdzie mamy do Sławna? No to jedziemy do Sławna. Nie, dobra, zmieniam tą kamerę, bo tak się nie da. Pierwszy sobie, jak jest ciemno. Kiedyś tak jeździłem, ale teraz dzisiaj są straszne lagi chyba mam. Nie wiem, dobra. Jedziemy do Sławna. Dobra. No powiedz, co on robi. Ups, dobra, czekajcie. Sorry, nie zauważyłem cię. Aha, on sobie pojechał dalej, więc myślę, że tego nawet nie zauważył. Nagrywam. Dobra, no to jedziemy dalej. Do Sławna. Muszę sobie trochę podgłosić tu. Do Sławna, tak. Dobrze. O właśnie, mam taki sposób, żeby ominąć ten fotoradar. Kur. No wjeżdżaj tam. Tylko nie wypadaj mi za mapę. Dobra. Mam sposób, żeby ominąć ten fotoradar. Wjeżdżacie tutaj na to pole. Tutaj. I potem jedziecie przez tą drogę tutaj, która powinna prowadzić do Ryszczewa, chyba. Tu. O kurde. No i już macie ominięty, tylko teraz trzeba wjechać na drogę tak, żeby się nie wywalić. Zazwyczaj tam nie wywalało tutaj za mapę. No. Autobusik. W ogóle na tym koncie mam takie, tak sobie wymyśliłem, że chcę sobie nazbierać wszystkie auta. Wszystkie samochody, tiry i autobusy. Mam już 2 autobusy, no i te malucha te nie, i Peugeota tutaj. No sorry, ale jechałeś trochę środkiem, co nie? Nie wiem, chyba jechał środkiem. Nie wiem, chyba ja jechałem źle. Sorry, trudno. Oj, no przecież ja go nie dotknąłem nawet. Co to ma być? Co to ma znaczyć? Kurde, co to ma znaczyć? Dobra, jedziemy. O, widzicie, przed nami jest bot. Naprawdę tak masakrycznie ich nienawidzę. Dobra, skręcamy tu. Nie wiem, jedziemy na czerwonym czy na zielonym? A dawać na czerwonym, bo mnie to tam nie obchodzi. I tak nam nic nie zrobią. Dobra, tu już są chyba lampy. No tak, tu są lampy, więc można jechać na pierwszej kamerce. Na pierwszej osobie. A tutaj w ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale zrobiłem tutaj kostkę, kiedyś jej nie było.
Więc nie wjechałem. Dobra. W ogóle planuję za kilka dni polecieć do Szkocji. Tak tutaj w Grzecie, nie? Oj. No i na Jezus, no tutaj się nie da jeździć. Planuję za kilka dni polecieć do Szkocji w no wiecie, w Grzecie, nie? Dobra, czekajcie, gdzie ja to mam? Tu. Tam dalej, no. Do Szkocji w Grzecie planuję za kilka dni polecieć. A jeszcze może do Stanów sobie polecę wtedy, ten później, albo jeszcze, albo... No nie wiem, muszę tam jakoś się zgadzać jeszcze. Z innymi. Czy będziemy w końcu robić tam Szkocję, czy Amerykę. Kurde, 2000 dostałem. Co tak mało? Aha, Jezus, niezdarłowo jechałem. Dobra, jedziemy pod prąd. Na zakazie, o kur... Na zakazie, przepraszam bardzo. No. Czemu to auto mnie nie chce skręcać? No to Peugeoty są takie słabe, że nie chcą w ogóle skręcać. O kur... Dobra. Dobra, to jedziemy po kolejną paczuszkę, chociaż trochę już się robi noc, więc chyba pojadę do domu. Uhu! Ale był zakręt. A tutaj, jak tutaj wyjechali na prawo, to jest akurat tranzyt. Wow. Dobra, jedziemy skrótem, bo mnie denerwują te drogi, że się ciągle o krawężnik obijam. Jedziemy skrótem. No już. Czekaj. No bot tam jechał. No jedź, tam przecież nie dotykam nic. Dobra. Jedziemy. Do fotoradaru w ogóle tej nocy nie widać. Dobra, zobaczymy teraz, gdzie mi... ale żem się wybił. Dobra, czekajcie. Wyścig, kto będzie lepszy, kto będzie szybszy. Oczywiście, że ja jestem szybszy w tym bocie. Chociaż on jest droższy. No. Ten bot jest droższy. Ohoho. No to miałem ślizga. Dobra, ten autobus tu i tak skręca, to go wyprzedzimy. Aha, przecież wy wiecie, że można przez autobusy przenikać samochodami. Tirami już nie, ale samochodami tak. Samochody mogą przenikać przez autobusy, a tiry i inne autobusy już nie mogą przez siebie przenikać. To, więc to jest jakby takie trochę słabe. Kurde, bo zaraz... Oj! Dobra, jak coś to trąbię. Dobra, czekajcie, zobaczymy. Dobra, na szczęście mu drogi nie zajechałem. Wyprzedziłem go tylko leciutko. Niech się ten dzień w końcu zrobi, bo ja tutaj nic nie widzę. Widzę tam chyba autobus. Tak, autobus tutaj jedzie. No nie, przecież ja mogę przenikać przez ten autobus, to po prostu ja tak walnię. Widzicie? A tirem już się nie da. No właśnie. To są nowe tiry i nie wiem, właśnie chcę, albo zbieram na albo za tego za 200 tysięcy, albo tego za 400 tysięcy. Bo ten za 400 tysięcy to jest ten najdroższy. Nie wiem, na którego zbierać, ale na razie zbieram sobie na najdroższy autobus. Jak idziemy od końca, jakby co nie? Najpierw na początku tranzyty, potem tiry, a potem samochody. No, durna brama. Tam ona się zamyka. O, maluszek jedzie. Odrobiłam! Trąbię. Bip-bip. Boże. To jest... Co to było? Ty, kurde, ja nie wiem, jak to zrobiłem. Słyszeliście takie, jakby jakieś... Takie, tak. Jakby dzięcioł chyba, no nie wiem. Jakby dzięcioł stuka o drzewo, nie wiem, no. Nie, to było inne. Nie umiem. No nie wiem, nie umiem. Dobra, gdzie jedziemy? Do Domasławic? Tak, dobrze. No to jedziemy tutaj. Będę szybszy od niego. O kurde. Mogłem trochę zwolnić jednak. No dobra, dobrze jest. No mówiłem, że będę szybszy od niego, on dopiero skręcił, no.
Dzisiaj to taki odcinek jakby taki luźny z rozdawania, rozważenia patrzę, co nie? Nie wiem, czy powrócę. Czy nie? Od razu się nie nastawiajcie. Kurde. Dobra, jedziemy dalej. To jest ten autobus, którego mijaliśmy w Karwicach i przez niego przejechałem pewnie, no tak. No bo one tak wolno jeżdżą. Najwolniej jeździ ten pierwszy, bo on jeździ tylko 81 na godzinę. A ten drugi jeździ 120, a ten trzeci to nie wiem, może 170 albo 150. Dobra, ominąłem malucha. Chociaż, bo ten przed tym autobusem jechał maluch i na szczęście go wyminąłem przez ten krawężnik. Kurde, jakby ktoś tutaj jechał, to bym wyleciał za mapę, jakby się do mnie odbił. Podjechał! No to jakbym się od niego odbił, to bym wyleciał za mapę. Ludzie, łączcie ten. Łączcie lampy tutaj, dodajcie jakieś lampy. O kurde. Uhu! Oj, dobra, na szczęście mam tutaj paczkę. Dobra, wiecie co zrobiłem sobie tak. Kurde, tutaj na... O, niemożliwe. Światła mi się włączyły. Dobra, no i dostałem ile? Też 2000. No tak naprawdę tak spoko nawet się zbiera, co nie? Dobra. Ło. W ogóle nie wiem, jak ludzie czasem trafiają na kolory aut fioletowy i różowy. Ja nie mogę na to... Nawet no, nie chodzi o to, że mi się chce, tylko po prostu nigdy na to nie trafiam. I nie mogę nigdy na to trafić, chociażbym się rozsadował 15 razy, albo nawet 20, to nie trafię na to. Nie chodzi o to, żebym tak naprawdę chciał, bo mi się podoba żółty kolor, albo nie wiem, niebieski, albo zielony. Biały, szary i czarny to są takie niemowne jakby, co nie? Za dużo nie mówią o sobie nic. Kurde, co on robi? No? Jedź tym direm. Wiem, że się nie może zmieścić, ale no trzeba było zrobić tak, że tutaj, potem tutaj tak, potem, no, tak, tutaj i tak, tutaj tak. No. Aha, powiedziałem za dużo razy tak, tak? Tak. Dobra, poczekajcie, wyprzedzamy tego tira i ziup. Dobra, tutaj hamujemy, bo jest rondo. Na tym rondzie pewnie też się nie zmieści. No te rondy w ogóle robią strasznie małe. Nie wiem, jak w Szkocji będzie. W Szkocji nie wiem, czy będą ronda. Nie, chyba są ronda w Szkocji. Dobra, parkujemy sobie tu. Idziemy po paczkę. Aha, ręcznego nie zaciągnąłem. Ty, bo jedziesz mi sam. Popchałem auto? Do Karwic idziemy. No popatrzcie na tego malucha. No popatrzcie, co on robi. No, co robisz? Kurde, nie chcę wyjść, tylko napisać, co robisz. No i oczywiście się nienawidzę tych hashtagów. Jak ona po prostu, jak się nie pisze po angielsku, to się robią hashtagi. No, nie wiem, no, tak, no. Kurde, nie, dobra, jedziemy ulicą, bo nie będę widzieć, kiedy wyskakuje. No i widzicie, maluch mi wjechał. Chyba, że ja nie wiem. Chyba, że ja nie. Muszę się cofać. Chłopie, przecież masz z tyłu wyjazd za sobą, a nie musisz tu dojechać. O, akurat autobus, znowu ten sam autobus jedzie. Proszę. No dobra. Ja w ogóle ostatnio, nie wiem czy wiecie, ale ostatnio widziałem takie auta, że są, które mają podwajacze. I się dostaje, niby ma dostać 800, to się dostaje 1600. Nie wiem, czy to jest prawda, no chyba tak, bo dużo widziałem to ostatnio dużo na TikToku tego. No i właśnie planuję sobie kupić jeden z nich, ale one strasznie słabo jeżdżą. W ogóle nie mogą wjeżdżać na krawężniki niektóre. Jeden jest taki strasznie słaby. Po prostu kiedyś go kupiłem. Nie pamiętam czy... No, nagrywałem chyba z tego odcinek. Pamiętacie? No właśnie. To był ten najsłabszy. Chyba. Bo może nie? Nie wiem. Kurde, zaraz wypadnę za mapę. Dobra, zagadałem się trochę. Nie? No i... Nie. Okej. Dobra, wybaczcie, tu jest koniec mapy. Nie. No, jakiś maluch pewnie sobie we mnie wyjechał. Kurde, jak ja nienawidzę tych maluchów.
Widziałem jakiegoś malucha tam, no. No, on sobie pewnie pojechał dalej, bo tylko mnie zahaczył. Albo może nie, może też wypadł, ale od razu ten... Nie wiem, może go mu się trafiło, że też wypadł, ale... Albo wpadł za mapę, albo też wypadł, ale na koła i mógł od razu ruszyć, no nie wiem, no, nikt tego nie wie. Albo poleciał po prostu dalej tam. Ło. W ogóle, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś miałem robić RP. To w marcu chyba, czy w lutym. Jakoś tak. No i nie było tego RP, bo się nikt nie zgłosił, kto miał to robić ze mną. I się nikt nie zgłosił po prostu. W ogóle mnie na Discordzie zablokowali. Nic się nie zgłosił, nikt się nie zgłosił, dlatego nie było. Postaram się jeszcze jedno zrobić, ale no nie wiem, czy mi się uda. Jak ktoś chce RP, no to zgłaszajcie się do mnie na Discorda. Adimek. Teraz w ogóle się na Discordzie zmieniło, jestem Adimek Adimek. Zgłaszacie tam chyba, to było chyba tam Adimek Sprif, coś takiego. Czekaj, dobra, poczekajcie, zaraz zobaczę, tylko sobie stanę tam na boku. Zaraz zobaczymy, bo chyba to było Adimek Sprif. Nie wiem, jak coś to tego mojego, chyba tego mojego Discorda chyba dam w tym. Dam w opisie. O kurde, coś mi przyszło. Jezus, no to się nie... No nie, wyskoczyłem. Super. Jeszcze bramę mam zamkniętą. Nie, ja nienawidzę czekać, aż ta brama się w końcu otworzy, co nie? To jest po prostu... Akurat tym mieli ulepszyć grę, a bardziej mi pogorszyli. Dobra, poczekajcie. Zobaczymy tylko na Discordzie, jak ja się tutaj nazywam. Ja jestem... Adimek Sprif jest. Adimek Sprif, tak naprawdę. A nie, tutaj to trzeba zmienić. Zmienić! To proszę zmienić. Nie ma takiego już, nie ma już takiego tego. Nie ma już takiego serwera. Jak to zmienić, kurde, już nie pamiętam. Dobra, trudno. Wyłączamy i jedziemy dalej. Paczkę. Dobra, chyba na dzisiaj będzie to ostatnia paczka, bo już trochę ich porozwoziliśmy. A akurat Sławny będę miał blisko do domu. No nie, znowu ta brama. Oj, no. Sławny będę miał blisko do domu. Jakbym tak jeździł w rodzinnym życiu, to chyba by mi prawo jazdy zabrali, co nie? Na szczęście to tylko gra. A prawo jazdy ja bym chciał tak już mieć. Jeszcze nie mogę, bo jeszcze jestem niepełnoletni. Ale tak, bym chciał mieć prawo jazdy. Kurde, ostatnio byłem na gokardach. Jezu, czułem się jak w aucie. To jest po prostu Co on robi? Powiedz mi, co ty robisz? Jezus, durniu, co ty robisz? O nie, maluch. Dobra, uciekam przed maluchem. Kurde, muszę sobie wyciszyć ten telefon, bo ciągle coś przychodzi. Dobra, jedziemy dalej. Ale ja nienawidzę, jak tiry się wyprzedzają. I to nie tylko tutaj, tylko też w prawdziwym życiu, w realu. Po prostu wyprzedzają się pół godziny, to nie? No i jeszcze musisz czekać, aż one się wyprzedzą, to nie? Kolejny, Jezus, audica. No! Widzisz, co on robi? Jeszcze mandat dostał, bardzo dobrze. O, widzisz? Widzicie? Tam sobie poleciał. Tam. W mój dom? Nie no. Będę miał akurat, za Sławnym mam akurat... No może blisko nie mam. Zresztą powiedziałem, że mam blisko. Ups. Trochę blisko to ja nie, do domu nie mam. No ja sobie pewnie ten, wiecie, trochę paczkę, jeszcze tam jedną paczkę tutaj zawiozę do Sławna i pojadę sobie jeszcze do domu. Ups. No, to mam trochę daleko od Sławna. Ja mieszkam w Darłowie, tak naprawdę. W grze, co nie? W realu to nie. W realu to mam bardzo daleko do Darłowa. Oj, bardzo daleko. To jest drugi koniec Polski. Tyle powiem. Mam drugi koniec Polski, więc mam koło 8-7 godzin. No może trochę więcej do Darłowa. Dobra.
Na szczęście musiałem wjechać w ten fotoradar. Dobra, jedziemy do domu i wyłączamy. Już. Będziemy się żegnać, oczywiście. Macie 3 sekundy na zostawienie łapki w górę. 3 sekundy na zostawienie łapki w górę. 3, 2, 1, 0. Kto zostawił, bardzo dziękuję i subskrybujcie mój kanał. Dobra, jedziemy do domu. O, ktoś się tutaj, chyba tutaj była jakaś BM-ka. O, kurde, nie. Nie ta strona. Dobra, i tak już będę jechać drogą, bo i tak nie jadę za szybko. Dobra, poczekaj, muszę jakoś wyprzedzić. Nie, dobra, na razie nie będę wyprzedzać. To by było głupie. No, no nie, nie! Nie! Czemu coś takie? Nie, no to by, że ten Peugeot się tak śliska. Myślę, że postaram się przez ten tydzień jakoś tak nagrywać. Codziennie, co nie? Myślę, że jakoś tak postaram się zrobić. No, dobra. Jedziemy do domu. Tu jest znowu fotoradar. A ten co? Się zatrzymał na środku drogi? Poczekajcie. Aha, paczuszkę to miał, tak? Dobrze. Ups, sorry. Ła. Teraz będziesz się co... Nie no, Boże. Nie no, to jest jakiś chyba Boże z Downem, no. Boże. Ci ludzie czasem są tak niemyślni. Co ty robisz? Czemu jedziesz środkiem? Mi na darłowo już. Tylko jeszcze trzy, tylko ten... Dwie miejscowości i jesteśmy w domku. Boże, on tam jakoś chyba dachowo. Czekajcie, trzeba karetkę wezwać. Maluch. Ty, czekaj, on miał jakiś nadruk obok. Na boku. Co? Da się tak? Co jest? Da się mieć nadruk? Chyba w tej grze chyba nie. Autobus. Dobra, jedziemy obok. No kurde, no nie dam rady. Dobra, skaczemy przez rzekę, bo ja nienawidzę przez ten most jeździć. No kur... Jeźdź. Nie. Dobra, jednak jedziemy przez most. Za wolno jechałem. Żeby przeskoczyć przez rzekę, bo bym po prostu w niej utknął, a ja chcę normalnie, ja chcę spokojnie do domu dojechać. Boże, no czemu akurat... Co oni tu kurde robią? A ten w ogóle jak skoczył, tym Renault. Okej. Dobra, okej. To tutaj. Parkujemy w domku. Pod domkiem. Wyłączamy światełka. Ręczne. Wyskakujemy. No to co? Ja się z wami żegnam. No nie, zapomniałem, że do tego domu się nie da wejść. Do mojego starego dało się. Ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Pa, pa.